No i teraz to ABC dalej ciągniemy. Jest oczywiście duch subiektywny, obiektywny i absolutny, prawda? No i duch subiektywny, no to jest proste. To jest to ego. To jest to ja, człowiecze, prawda? I u Hegla to bardzo trzeba wiedzieć, że to jest tylko moment. To znaczy moja świadoma, jednostkowa świadomość, która ma historię, tym się różni od zwierzęta, że ja mam historię swoją, tak? Pomyślcie Państwo o swoim życiu, o swoim ja. Zaraz piszecie życie, ja urodziłam się, rodzice, wiocha taka, prawda, chodziłam do szkoły. No macie historię, znaczy to jesteście duchami, duchowość musi się przejawić, prawda? Bez tego nie byłoby duchowość, więc ta subiektywna duchowość, ona jest wąska, ona jest tylko momentem podmiotowości. To nie jest tak, że nasza subiektywność wyczerpuje nas jako istoty człowiecze, prawda? Nie, przekraczamy sami siebie. Więc można by sobie wyobrazić ducha subiektywnego jak pokoik w domu na przykład. Że ktoś siedzi całe życie zamknięty w pokoiku, prawda? I nigdy nie wyszedł na pierwsze piętro, nie popatrzył, że jest jakiś ogród, nie popatrzył, że za ogrodem są góry, nie wyszedł na żaden szczyt i nie widził, że tam jest dalej ocean i cały wielki świat, tak? Czyli duch subiektywny to jest to właśnie przebywanie w jednym pokoju. Czyli bardzo ograniczona w gruncie rzeczy świadomość, prawda? No duch obiektywny, no to już u Hegla będzie coś lepszego, można powiedzieć w tym sensie, że to jest właśnie już szerzej, już więcej wiem, już więcej rozumiem. Aha, rozumiem historię. To jest wszystko to, co świadomość jednostkowa zastaje, jak łaskawie wychyli się ze swojego pokoiczka i załapie, że jest jakaś kultura. Aha, no rzeczywiście, jakieś książki ktoś napisał, aha, ja się mogę tego nauczyć, mogę się przyswoić sobie, mogę tą wiedzę, prawda? Jest jakieś państwo, aha, no rzeczywiście jakieś prawo są, jakieś obyczaje, ja mogę się w to włączyć, ja mogę to rozumnie przyswajać, no rzeczywiście staje się częścią wtedy ducha obiektywnego. To jest piękny temat na właśnie wykład, na dydaktykę, ten cały duch obiektywny, bo wszyscy to w miarę łapią. A że rzeczywiście, no jest jakieś państwo, jest jakieś prawo, to ten Hegel takie konkrety, prawo, własność prywatna, no rzeczywiście, no może to nie jest takie oderwane, tylko rzeczywiście te sprawy istnieją, prawda, no rzeczywiście, no można się w tym odnaleźć. No więc myślę, że to jest stosunkowo proste. Rodzina, społeczeństwo obywatelskie, państwo, to będę mówiła w części o społecznej filozofii. Duch absolutny, no to jest najgorsze, bo to jest ta całość, pełnia sensu, to co ostateczne, to ostateczne uprawomocnienie wszystkiego, co jest, idea, czyste pojęcie, czysta świadomość, najtrudniej to powiedzieć. Możemy sobie upraszczając, no bo on mówi absolut, on mówi duch absolutny. To trochę ten absolut to gorszy nawet termin niż ten cały duch. Bo jak znowu usuniemy kontekst akademicki Hegla i powiemy komuś absolut, no to ja już nie wiem, z czym się to kojarzy. To mam nadzieję, że nie z alkoholem, że już nie tak źle, prawda? No, ale dobrze, że Pani powiedziała pojęcie Bóg, dlatego że jeśli my na przykład wracacie dzisiaj po wykładzie tam do domu i pytają się Was w rodzinie, no co powiedziała, co było, prawda? No mówiła o Bogu. Aha, o Bogu, no to przecież ja wiem, co to jest Bóg. Proszę zauważyć, że słowo właśnie Bóg. Nie wiem, tylko kojarzę. Dobrze, ale słowo Bóg wprowadza nam cały kontekst kulturowy. Znaczy, komu się to podoba, czy nie? Został wychowany w jakiejś tradycji, ja przypomnę, wy nawet widzicie jakiegoś Jezusa, możecie zobaczyć, prawda? Nie jest to wcale takie jakieś skomplikowane. Natomiast jak ja Wam powiem absolut, a Hegel woli używać terminu absolut, woli mówić duch absolutny, to co widzicie? Nic nie widzicie. Jak właśnie jak się wyłazi z jaskini Platona, nic się nie widzi, bo oślepia. Właśnie bardzo dobrze, bo wtedy zaczynacie myśleć, co to jest Bóg, a nie wyobrażać sobie i brać treści kulturowe, które żeście sobie przyswoili przez lata przyswajania, bo wam mamusia z tatusiem powiedzieli, prawda, co to jest Bóg. No, więc to jest cały ten Hegel.